482. Jest to projekt grupy radnych i referuje go pan Marek Golonka. To jest uchwała numer, nie wiadomo który jeszcze, jak dobrze pójdzie, to będzie uchwalona, w sprawie nowej organizacji ruchu prowadzonej na ulicy Księcia Józefa od skrzyżowania z ulicą Świętej Bolesławy do mostu Zwierzynieckiego. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie nową organizację ruchu prowadzoną na ulicy Księcia Józefa od skrzyżowania z ulicą Świętej Bolesławy do mostu Zwierzynieckiego i zaleca się wprowadzenie w jej miejsce rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, umożliwi parkowanie i bezpieczny przejazd dla rowerzystów. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jest trochę długie. Przedmiotową organizację ruchu wprowadzono do żadnej konsultacji z Radą Dzielnicy, co oczywiście nie byłoby czymś nagannym, pod warunkiem jednak, że przyjęte rozwiązanie poprawiłoby poprzednią sytuację. Tymczasem wprowadzono w życie dogmat o wyższości wydzielenia tzw. buspasa nad wszystkimi innymi warunkami ruchu. Uważamy, że w konkretnej sytuacji wydzielenie buspasa o około 400-metrowej długości skraca czas przejazdu autobusów o tak niewielki czas, że i to w zasadzie tylko w godzinach szczytu porannego, że rozwiązanie to jest absolutnie pozbawione jakiegokolwiek sensownego uzasadnienia. Dodatkowo zdecydowanie negatywnym efektem nowej organizacji jest poważne utrudnienie oraz zagrożenie dla rowerzystów i praktyczne uniemożliwienie parkowania samochodów mieszkańców na całej długości wprowadzonej zmiany. Uważamy, że realizacja tak ważnych decyzji wymaga jednak analizy skutków, w tym również analizy sytuacji w zimie oraz przedstawienia i uzasadnienia proponowanej wersji rozwiązania i odstąpienie od pochopnych zmian w przypadku braku perspektyw na polepszenie bezpieczeństwa, płynności ruchu lub innych potrzebnych efektów. Nie powinno się na pewno proponować rozwiązań, w efekcie których uczestnicy ruchu drogowego muszą decydować, czy ważniejsze jest przestrzeganie wprowadzonego prawa, czy elementarny sens, bezpieczeństwo i zdrowie i życie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do Andrzeja? Ja mam to pytanie, czy ktoś się do nas zwrócił o tą opinię, czy... To znaczy mieszkańcy tam, czy księcia Józefa mnie zwrócili się do mnie z taką interpelacją, że po prostu zaparkować się tam nie da. Jeśli ktoś nie ma wjazdu do garażu, to po prostu nie ma jak parkować tam szlaznej. Znaczy oczywiście wszyscy stoją na wariatach. Znaczy, nie chodziło o pytanie, raczej zmierzało do tego, czy jakaś jednostka się zwróciła. Nie, absolutnie. Czy to jest nasze miejsce? Tak, moje Marek, proszę. Znaczy ja powiem jako Dokładnie. Według mnie przyspiesza to kupowanie autobusów do nawet 5 minut jak zgodzi na szczytu. To jest ważne dla ludzi, którzy jadą, nie mówię o Przegorzałach, Bielanach, po miejscowości podkarpackich. Po prostu to jest, wiesz, no, przyjazd autobusu na Salwatory, ludzie do pracy jadą, tam jak ucieka, jedną trzeba czekać rano, szczególnie nie do 10 minut nawet na to, także to jest... Ale ja bym się, jeśli można, bym się spytał, Marku, czy w ogóle w godzinach szczytu jakikolwiek sposób jest zgodny przyjazd autobusu z harmonogramem, który jest na tabliczce. Nie ma znaczenia zgodny. No nie, ma znaczenie, bo jeśli ktoś na przykład na 8 tramwaj, ale każdy nie jest autobus jest... teoretycznie ma za 5-8 przyjechać, a przyjedzie 10 po 8, to i tak nie zdąży, a kolej jest taki, że on nie jest 5 minut. To ma jakąś 4 minuty zapasu, no tak. Nie, dobrze, ale szanowni Państwo, cieszę się, że już trzeci raz wymienia się zdanie. Następna osoba będzie Krzysiu Kwarciak, bo mi się, że nie ma z tym przekonywać. Przede wszystkim co do długości buspasa, nie wiem, czy te 400 metrów to nie jest to, nie około 700 metrów, tak mi się zdaje, ale 600-700 metrów. Marku, spokojnie, najpierw proszę. Pytanie, czy to 5-6 minut to jest niewielki czas, jeżeli cała podróż na przykład Przegorzałów czy Bielan zajmuje kilkanaście minut, no to 5 minut no to jest mniej więcej 1/4, 1/3 czasu, którą można przeznaczać na całą podróż.
z jednej strony też rozumiem mieszkańców, którzy teraz mają problemy z parkowaniem, tylko mogę by poszukać nie radykalnych rozwiązań, na przykład zlikwidować linię ciągłą, dopuścić ruch rowerowy na buspasie albo na chodniku, bo mogę po prostu troszkę radykalną stronę. Bo jednak, załóżmy, że przez 4 godziny dziennie każdy autobus w godzinę, w to jest kilkudziesięciu mieszkańców, zyskują po 5 minut, no to jest jakaś, moim zdaniem, spora korzyść, więc bym te, nie tej korzyści, tak to jest skazana w tej projekcie, jak znikoma, no uważam, że jest troszeczkę inaczej, więc ta niektóra racja jest ważniejsza i... No nie wiem, mam mieszane uczucia co do tego buspasa generalnie. Z jednej strony mi zdaje, ja popieram Marka w tej kwestii, że jest... Szanowni Państwo, nie, mamy w sumie krótką sesję, być może faktycznie ostatnią przed urlopami. Spróbujcie się skoncentrować chwilę i osoba, która mówi, niech skończy mówić dopiero następna. Proszę. Marek Lotka, który autor tej projektu uchwały. Chodzi o to, też jest problem taki, że auto, które jadą w kierunku Salwatora, muszą się włączyć na końcu na ten buspas, więc jeżeli są korki, no to jest blokowanie tej ulicy i korek jest aut przez źle ustawione światła jeszcze dodatkowo do pod robotnika, czasami jest tak, że jest korek. I ten autobus, który stoi przed buspasem, to i tak nic nie nadrobi, a w godzinach szczytu jest, zgadza się, że jest głównie, bo i tak jeżdżą te autobusy wszystkie odbielane, jedą stadami, czyli wszystkie spotykają się cztery w tym samym czasie na Salwatorze, przyjeżdżają. Więc ten, a drugim problemem jest podwójna linia ciągła, która jest utrudnieniem, jeżeli jest jakiś sprzęt ciężki jedzie, to mamy znowu korek i te samochody nie mogą wyprzedzić, no bo zgodnie z przepisami ruchu drogowego nie wolno wyprzedzić na podwójnej ciągłej i korek mamy przez od Salwatora. Jurek, ja chciałem tylko obalić tą wersję, że to przyspieszenie jest, bo kilka razy wyprzedzałem ten autobus i po prostu go spowoliłem, bo on jechał przede mną, a na końcu ulicy jechał za mną. To jest pierwszy argument, że to nie jest stare przyspieszenie, przez tam pół godziny w ciągu dnia przyspieszać autobus, bo to jest nonsens. No to jest dosłownie pół godziny do godziny, to jest to przyspieszenie. Cały dzień jest opóźnianie tych autobusów. A poza tym to co mówimy, ani tam przejechać rowerem, ani tam stanąć samochodem, ani tam nic, jest tak niebezpiecznie, że ostatnio nawet wjechać w posesję ktoś miał, to zablokował całą drogę, wszyscy go mijali i było strasznie niebezpiecznie. No, to jest paranoja. Marek, potem z pana. Pierwsze to, że tak, dla samochodów osobowych, które jadą, pieniądze się i czyli tak stałe korki, tak stałe korki. Autobus, który jedzie, czas przelotu z Przegorza na Salwator jest do tego stanu 6 minut. 13 zbiera, tak? Czyli w momencie, gdy jest zyska 4-5 minut, to z Przegorza jest dodatkowe podwojenie. A czy po prostu bardzo dużo jedzie autobus, gdzie jest kory. Po drugie, to, że autobus zostaje zablokowany przez światło, nie na światło, to jest tak, czy nic zmienia. Ten odcinek przelatuje moment autobus, także według mnie jest to przyspieszenie. Pan Andrzej, będzie potem Marcin. Całą sprawę uważam, że należy ich skarcić. Brak konsultacji z dzielnicą, bo to jest jedna z dwóch głównych ulic w naszej dzielnicy. A tak ta zmiana powinna być konsultowana. A po drugie, uważam, to jest błędna zmiana, że to lepiej jest drożej. Tak jest moje związek. Marcin. Tutaj widzę dwa problemy takie. Jeden to jest faktycznie ruch rowerowy. Tutaj tak już nie wchodząc w rację i poruszony, to chciałem podkreślić ten problem z ruchem rowerowym i ścieżką rowerową. No bo między innymi ta ulica czy te chodniki są też dojazdem do ścieżki, która potem zwała mi rzeki Wisły. Centralnie czy tam te ścieżki takiej wzdłuż księcia Józefa. Na pewno dopuszczenie ruchu rowerzystów na buspasie jest to możliwe. Danie alternatywy rowerzystom. I druga rzecz to moim zdaniem poprawiłaby się sytuacja, gdyby ten buspas został
skrócony, ponieważ według mnie ten początkowy odcinek księcia Józefa jest na tyle wąski, że główny problem robi się na tych połowicach ostatnich, jeżeli chodzi o parkowanie samochodu, na ostatnich 100 metrach z plus pasa. Tam jest to przewężenie, takie tam numery są, sobie 8. Także podsumowując, propozycja Marka jest dobra, w sumie troszkę zbyt radykalna, ja bym ją widział trochę takiej złożonej formy. Przeorganizowanie. No nie ma, ale nie ma, ale powiedzmy można jeszcze. Dobra, ale szanowni Państwo, znaczy po pierwsze, pytałem dla Krasyki, to dlaczego nie było konsultacji, dlatego, bo to jest droga wojewódzka i w przypadku dróg wojewódzkich nie ma i nie będzie konsultacji z dzielnicami, nie ma takiego obowiązku, a z jakim nie będzie tego robił to raz. A dwa, ta uchwała według słów pana dyrektora nie ma szans na to, żeby zostać zrealizowana. W związku z powyższym, czy ją podejmiemy, czy nie, to jest nasza wola, ale generalnie praktycznie ona wyląduje w szufladzie. Mam pytanie, ile osób z tej szalonej rady korzysta z komunikacji miejskiej? Ile się prywatnymi autami, bo większość mieszkańców Bielan, Przegorza i komunikacja miejską i według mnie priorytet w całym mieście to na komunikację, a nie na samochody osobowe, więc... Przepraszam, że jeszcze dodam do tego, co Marek powiedział, w strategii komunikacji przyjętej przez gminę miejską Kraków jest priorytet transportu autobusowego, miejskiego nad transportem prywatnym. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce coś dodać do projektu uchwały? Ja sobie pozwolę jako ostatni. Szanowni Państwo, to wszystko jest prawda, co wszystkie kolejne osoby mówiły. Po części zgadzam się z Krzysztofem, Marek też ma słuszność, że szkoda, że takie tematy przechodzą poza nami. Pomimo tego, że to droga wojewódzka i nigdy nie konsultowano z radami dzielnic, może warto w przyszłości zawalczyć, żeby konsultowano, bo po coś ten samorząd jest. Każdy zagłosuje, jak uważa się odnieść z sumieniem. Jest to bardziej uchwała, żeby wskazać, wydaje mi się, problem. A jeżeli to, że ona zostanie wykonana, to jest oczywiste. Nie sądzę, żeby chciał się z kimś wycofać z czegoś, co jest wykonane. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Julia, proszę. Znaczy przede wszystkim rozwiązania tu nie są bardzo złe, ale z drugiej strony priorytet MPK jest słuszny pod warunkiem, że nie powoduje to niebezpiecznych sytuacji, ale jeśli ludzie nie mogą wyjechać do swoich posesji, albo jeśli wyjeżdżają, stanowią zagrożenie dla 100 uczestników ruchu, to też nie do końca dobrze zrealizowany projekt, moim zdaniem. No ale okej, faktycznie tak, skoro niewiele możemy zmienić, to głosujmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej w gminie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do druku nr 400.